stołowy, ping-pong, tenis stołowy, ping-pong, tenis stołowy, ping-pong, tenis stołowy, ping-pong, tenis stołowy. Nie jest to samo. Kiedyś to pod tą samą nazwą ping-pong i tenis kojarzyliśmy tą samą grę. Ping-pong to już jest osobna dyscyplina. Tak uważano, że to jest taka dobra zabawa towarzyska. W późniejszym już takim okresie, też jak to mówili, świetlicowy sport. Dobry w remizie strażackiej. To był tenis stołowy, ale wszyscy kojarzyli to taka gra w pingla. Zabawa ping-pong, ale od wielu już lat ten tenis stołowy prawdziwy jest już na salonach, nawet u nas. Tenisiści stołowi tak negatywnie odbierali to, bo nie żaden ping-pong, tylko tenis stołowy. Ale jak ktoś to nazywa ping-pongiem, to ja się nie obrażam, ale zawsze tłumaczę, że od pewnego czasu istnieje także dyscyplina nazywana ping-pong. Różni się to od tenisa stołowego tym, że gra się troszeczkę innym sprzętem, to znaczy nie ma okładzin rotacyjnych, tylko jest papier ścierny. Wszyscy grają jednakowymi deskami, oklejona drobna gramatura papieru ściernego i wszyscy mają takie same rakietki. I od kilkunastu lat odbywają się mistrzostwa świata właśnie w ping-pongu, który jest specyficznym tematem, liczy się troszeczkę inaczej, bo tam do 15 punktów się gra, odbywają się poważne zawody z dużymi nagrodami. Oczywiście dalej istnieje tenis stołowy. Różni się tym, że jest inny po prostu trochę sprzęt. Rakietka do tenisa stołowego składa się z deski, jest albo drewniana, albo z różnymi kompozytami i ma naklejone okładziny. Na jednej i na drugiej stronie. Od wielu już lat są wymogi, że muszą być dwukolorowe. Czarne i czerwone. Od chyba 2020 roku wprowadzono, że zamiast tej czerwonej może być jeszcze jakaś inna tam barwa. Lila, kolor, albo taki niedojrzały kanarek. Ale ta czarna musi być zawsze. Niektóre te okładziny już nie są tylko gładkie, ale mają takie też czopeczki. Takie destrukcyjne okładziny, utrudniające trochę grę. Długie ciopy, krótkie ciopy, antytopspinowe okładziny. Dlatego, żeby ułatwić tym przeciwnikom, no to wiadomo, że dwukolorowa rakietka, można sobie ją obejrzeć przed meczem i zobaczyć, co tam kto ma na tej desce ponaklejane. W tenisie stołowym to jest gra rotacji. Polega na serwisie bardzo trudnym. Nadajemy piłce rotacje dolne, górne, boczne, wsteczne, boczno-górne, najróżniejsze. Można się pogubić. I jak serwuje zawodowy tenisista komuś, kto nie gra w tenisa, to na 10 podań 10 jest nieodebranych przez niego, bo nie wie, co ma zrobić z tą rotacją. Przy tej rakietce ping-pongowej jest o wiele łatwiejszy odbiór, ponieważ rotacji tam się żadnej nie nada. Ponieważ papier ścierny, no jak to papier ścierny, no praktycznie tą piłkę nie wprowadzi w żaden ruch wirowania. Jest jakiś wybór. Każdy może sobie spróbować.